jak wodnik Szuwarek ratował chmurki baranki przed gwiezdnym orłem. Daleko stąd, za mgłą tak gęstą, że można by ją kroić, a może jeszcze dalej, znajduje się staw Szmaragdowe Oczko. W ciągu dnia niczym się nie wyróżnia, ale kiedy tylko zapadnie ciemna noc, zaczynają się tam dziać przedziwne rzeczy. Najpierw w wodzie coś chlupnie, przy brzegu zaskrzeczy, w szuwarach łupnie, a w wierzbie zagruchocze. Dopiero wtedy z wody wynurza się wodnik Szuwarek. Skrzat wierci pięta, niezwykle ciekawy świata. Już nie może się doczekać, kiedy na tafli wody zamruga pierwsza gwiazdka. Hele, hele! Rzekł wodnik Szuwarek. To jest gwiazdny orzeł! A wokół niego jakieś podejrzane statko. On tam przygania baranki. Zaraz się temu przyjrzę. Jak ci nie wstyd, ty, orle. No... Proszę, nie wstydzi się. Czemu uciekacie, wy głupie baranki? A ty dlaczego nie uciekasz? Mam na imię Wendelin i nie uciekam, bo moja ciekawość mi nie pozwala, proszę pana. Co pan robi? Jak to co? Robię co tylko mogę. Przede wszystkim przyleciałem wam na pomoc. Nam już nikt nie może pomóc. Orzeł jest szybszy, większy i silniejszy. Ciekawe, czy jest też mądrzejszy? Proszę wybaczyć, a teraz stańcie w szeregu. Jeden za drugim. Zamoczymy się w kolorze czarnej nocy. Tak, 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 tak. Teraz wyglądacie tak, jakby was nie było. Mnie też. O, szukam i szukam, wypatruję i wypatruję. Widzę jednak, że nic nie widzę. Wystrychnęliśmy go na dudka. Wendelin, schowaj się szybko! Ajajajajajajajaj. Wendelin, to wszystko przez ciebie. Wydało się. Możemy już rozpocząć deszczowy prysznic. Wendelin! Wendelin, Wendelin! Trzeba wymyślić coś innego! Ole! Hop! 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 Wspaniały baran olbrzym! Niech sobie teraz orzeł przylatuje! Nie ma teraz czasu na chowanie się ani na inne pomysły.
Wszystko musi być raz, dwa. Musicie mnie teraz słuchać. Wendelin, lepiej tu zostań. No, akcja zakończona. Teraz już poradzicie sobie sami. Ja wracam do domu. Ale, ale będę za tobą tęsknił. Odwiozę cię kawałek. Dobrze, odpowiedział wodnik Szuwarek. Kiedy tak lecieli, wyglądało jakby na taflę wody opadła delikatna mgiełka. Kiedy znikła, na niebie można było ujrzeć gwiazdozbiór, który ludzie nazwali orłem. Wokół niego brykało całe stadko chmurek baranków, ale orzeł wolał nie zwracać na nie uwagi.